Uczniowie jednej z kraśnickich szkół podstawowych na wycieczkę pojechali dopiero trzecim autokarem. Jeden z pojazdów nie został dopuszczony do ruchu, drugi natomiast prowadził nietrzeźwy kierowca. Szkoła zgłosiła policji wyjazd na wycieczkę, a ta rano udała się na kontrolę. Okazało się, że autokar ma niesprawny tachograf i nie może zostać dopuszczony do ruchu. Wezwano zastępczy pojazd, ale z kolei przyjechał nim nietrzeźwy kierowca. Po kontroli funkcjonariuszy drogówki okazało się, że kierowca ma blisko 0,4 promila alkoholu w organizmie. Dzieci pojechały dopiero trzecim autokarem. Jak się okazało, dość często te autokary mają usterki techniczne, które wykluczają je z ruchu. Jednak ostatnia kontrola wykazała, że nie tylko usterki techniczne, jak również przygotowanie kierowców ma swoje do życzenia. Tego typu kontrole są wykonywane na zlecenie organizatorów lub rodziców dzieci, które wyjeżdżają na wycieczki.